studio Telewizji Akademii Młodzieżowej. Szczególnie chcemy dzisiaj przywitać uczestników ogólnopolskiego konkursu Rzeczpospolita Miłości. To nasze pierwsze spotkanie, a zatem warto powiedzieć, skąd w ogóle wziął się temat tego konkursu, a także dlaczego go organizujemy. Temat konkursu związany jest z ABC Społecznej Krucjaty Miłości, opracowanej przez błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego ponad 50 lat temu, której celem było propagowanie odpowiednich zachowań w życiu codziennym każdego człowieka, a przede wszystkim we wspólnotach, w których żyjemy, w rodzinach czy też w szkołach. Przygotowaliśmy ten konkurs, bo wierzymy, że trzeba mówić o tym, jak tworzyć dobrą kulturę zachowań w naszej ojczyźnie. Zobaczmy zatem, na czym polega ta krucjata i jak doszło do jej opracowania. Minęła II wojna światowa. Trwa głęboki komunizm. Wartości wyznawane przez ten ustrój stoją w całkowitej sprzeczności z wartościami chrześcijańskimi. Kardynał Stefan Wyszyński zastanawia się, co zrobić, aby odnowić ducha w narodzie, a szczególnie w życiu codziennym konkretnego Polaka. W 1967 roku ogłasza w liście program Społecznej Krucjaty Miłości, czyli program oddziaływania miłością we wszystkich środowiskach. W ten sposób rodzi się ABC Społecznej Krucjaty Miłości, które brzmi następująco. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj. Nie rób przykrości, nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Myślę, że gdybyśmy wszyscy wzięli sobie te zalecenia głęboko do serca, w naszych wspólnotach byłoby o wiele lepiej. To prawda, ale przejdźmy do następnej części naszego programu, czyli odcinka konkursowego. Zanim jednak to nastąpi, przypominamy uczestnikom konkursu o przesyłaniu prac konkursowych. Termin ostateczny to 20 maja. Prace należy przesyłać na maila konkurs@akademiamłodzieżowa.pl. Zachęcamy też do przesyłania zdjęć działań. A teraz przejdźmy do naszego odcinka konkursowego. Przygotowanie tego filmu wymagało wiele zaangażowania organizatorów planu, operatorów kamery i montażystów. Pamiętajcie, że pod koniec tego odcinka pojawi się pytanie konkursowe. Postarajcie się jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie. Link do formularza odpowiedzi znajdziecie w opisie pod filmem. Nawet jedna sekunda może zadecydować o waszej wygranej albo przegranej. Zapraszamy do oglądania. Niezbadane są drogi Pana. Nikt z nas nie spodziewał się, że Adam umrze. Ja tego nie rozumiem! Przecież on nie był taki zły! Michale, wiem, że jest ci najciężej, bo Adam był twoim najlepszym przyjacielem. Daj sobie czas na żałobę. Pamiętaj, że wierzymy w świętych obcowanie.
Adam potrzebuje teraz naszej modlitwy, żeby dostać się do nieba. Jestem też pewien, że jeżeli go poprosimy, to on wyprosił Pana Boga wiele łask. No może. Chodźcie, pomódlmy się. To jedyne, co możemy teraz zrobić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No i co? Odszedłeś. A ja teraz muszę sobie radzić samemu, ze wszystkim. Przecież tu jestem. O mój Boże! Musiałem oszaleć. Albo to jakiś szok lub sen. Wcale ci się to nie przyśniło. Jezu, Adam! No. Łamiesz przykazania. Pamiętaj, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Musiałem zwariować. Ała, to nie sen. Nie, nie oszalałeś. To także nie jest sen i wszystko jest z tobą w porządku. Nie, także nic się nie zmieniło. Nie odrodziłem się cudownie. Świętych obcowanie, pamiętasz? Uprosiłem u Boga łaskę, aby pomagać tobie i Akademii. Jesteśmy kumplami, pamiętasz? No, oto jestem. Nie rozumiem tego. Kiedyś zrozumiesz. Choć wiem, że i tak mi nie uwierzysz, więc zdradzę ci fragment przyszłości. Za tydzień komuś z twojego otoczenia ukradną rower. Jaki rower? Co to ma w ogóle znaczy wszystko? Zobaczysz. Wiem, że i tak mi nie uwierzysz, więc czas już iść. Niedługo cię znowu odwiedzę. Ale... Już nic nie rozumiem. Może nikt o mnie będzie o tym mówił, bo jeszcze za wariata mnie wezmą. W ABC Społecznej Krucjaty Miłości Wyszyńskiego jest taki punkt. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. No dobrze. Pomódlmy się w tym tygodniu o to, żebyśmy potrafili nie oceniać innych ludzi po pozorach, żebyśmy potrafili ich zrozumieć i docenić. Czy ktoś ma jeszcze jakieś intencje? Pomódlmy się też w intencjach, które otrzymaliśmy od naszych parafian. Piotrek! Ktoś mi ukradł rower! Co? Kto? Gdzie? Zostawiłem rower na chwilę, pod plebanią. Poszłam sobie na chwilkę, a gdy wróciłam, to jakiś chłopak odjeżdżał na nim. Wołałam, ale on pojechał. Dawno to było? Przed chwilą. Chodź tutaj sobie usiądź. Nie martw się, na pewno twój rower gdzieś się znajdzie. A jeśli nie, dostanę go od mamy na komunię. Na pewno będzie się denerwować. Jestem pewien, że go odzyskasz. Nie ma, przepadł. Co za idiota z tego złodzieja. Żeby kraść dziewczyński rower, trzeba być naprawdę kretynem. Spokojnie. Nie wyzywajcie go już tak. Przecież dopiero co rozmawialiśmy o społecznej krucjacie miłości. Ale proszę księdza, jaka krucjata miłości? Kasi w biały dzień ukradziono rower. Tu potrzebna jest krucjata odwetowa. I na co te wszystkie moje katechezy? Dobra, słuchajcie, spokojnie. Musimy najpierw zgłosić tę sprawę na policję. Może wrzucimy jakiś post na media społecznościowe. A na razie pomódlmy się za tego człowieka. To jedyne, co możemy w tej chwili zrobić. Wstańcie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Adam, jesteś może tu gdzieś? Jestem. Co myślałeś, że jestem wytworem twojej wyobraźni? Ale ja nie rozumiem. Dlaczego tu jesteś? Mówiłem ci, dotrzymuję obietnicy. Zawsze będę wspierał ciebie i Akademię. Ale odłóżmy to na bok. Sprawa kradzieży jest o wiele bardziej skomplikowana, niż ci się może wydawać. Jeżeli chcesz, żeby Kasia odzyskała swój rower, przyjdź na plac zabaw przy ulicy Wyspiańskiego w sobotę o godzinie 15. Tam znajdziesz zarówno skradziony rower, jak i złodzieja. Lecz proszę cię, nie myśl o nim źle i nie oceniaj go.
On potrzebuje pomocy od innych. Czekaj, Adam, ja nic nie rozumiem. Adam, stój! Ale skąd wiesz, że tutaj będzie rower mojej siostry? To skomplikowane, i tak byś mi nie uwierzył. Zaraz tutaj powinien gdzieś być. O, patrz, to ten? Tak, to rower mojej siostry. Ciekawe, co z nim zrobi. Hej, Kamil, zobacz, mam dla ciebie prezent. Co to dla mnie? Kuba, bardzo źle się czuję. Kamil, co ci jest? Kamil, pomocy, pomocy! No chyba potrzebuję pomocy. Chodź, czekaj! Co się stało? Co się stało? Mój brat zasłabł, musi wrócić do domu. A nie lepiej do lekarza? Nie, szpital już nic nie pomoże. Pomożecie mi go zabrać do domu? Jasne. To niedaleko. Dziękuję, że mi pomogliście. Czy wszystko z twoim bratem będzie w porządku? Tak, po prostu ma raka, stąd to omdlenie. Raka? Lekarze powiedzieli, że już nic nie mogą zrobić, więc zabraliśmy go do domu, żeby tutaj mógł... No wiecie. No tak, rozumiem. Nie, ja nie rozumiem. Zgrywasz teraz kochanego braciszka, a na boku kradniesz cudze rowery. Ja... Piotr, nie uważasz, że przesadzasz? No co? Przecież ukradł! Dzień dobry. A co to za kłótnie? Dzień dobry. Pani syn ukradł rower mojej siostry. Mój Kubuś? Czy to prawda? Tak. Nie tak cię wychowałam. Jak to się stało? Chodźcie, usiądźmy do stołu. Bardzo przepraszam za syna. Kubusiu, dlaczego tak zrobiłaś? Ale mamo, ja chciałam dobrze. Nie było nas stać na rower, a Kamil bardzo o nim marzył, więc postanowiłam go zdobyć. Kradnąc czyjąś własność? Kubusiu! A nie wyobraziłeś sobie, ile zła przez to uczyniłeś? Nie. Przepraszam was bardzo. To też i moja wina. Leczenie Kamila kosztowało nas masę pieniędzy. Nie stać nas na wiele. Może gdyby tata Kamila nie umarł, może dawalibyśmy sobie radę. Praca sprzątaczki nie daje dużo pieniędzy. A ty, Kuba, dodajesz mi tylko nowego cierpienia. Nie, niech się pani nie zadręcza. Wystarczy tylko, żeby Kuba oddał mi rower. Słyszałeś? Mogli cię zgłosić na policję. Pomyślałeś, co by było, gdyby to policja była zamiast nich? Przepraszam, chciałam coś zrobić dla Kamila, zanim on umrze. I właśnie na tym polega wartość społecznej krucjaty miłości Wyszyńskiego. No dobrze, zakończmy na tym katechezę. Piotrze, słyszałem, że podobno udało ci się odzyskać rower swojej siostry. Co? Serio? Jak mi się go udało znaleźć? Michał wiedział, że będzie o konkretnej godzinie w konkretnym miejscu. A skąd wiedział, to już nie chciał mi powiedzieć. A co, on wróżbita Maciej? Ja nie wróżbita Maciej, po prostu miałem informatora. Ta, na pewno informatora. Jak nie chcesz, to nie mów. Ważne, że złodziej złapany. Właściwie... Przestańcie o nim tak ironicznie mówić. On ukradł rower, bo ma brata chorego na raka i chciał mu jakiś prezent zrobić. A mama jego teraz nie ma pieniędzy, bo wszystko poszło na jego leczenie. Czy to prawda? Tak, byliśmy w jego domu i rozmawialiśmy z jego mamą. Zobaczcie, jak ten człowiek został łatwo osądzony, a jaka historia się za nim kryła. Myślę, że to jest świetna lekcja dla was, by nie oceniać ludzi po pozorach. A może w ramach rehabilitacji za nasze słowa zrobimy coś dla niego? No to znaczy? A może załatwmy rower dla jego brata? To dobry pomysł, ale skąd go weźmiemy? Ja mam jeden nieużywany, z chęcią oddam. O, super. No dobrze, to w takim razie teraz pomódlmy się w intencji rodziny Kuby za jego mamę i brata. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
przypominamy o jak najszybszym przesyłaniu odpowiedzi. Odpowiedź mogą przesłać osoby, które zostały wpisane do formularza zgłoszeniowego. A na następny odcinek zapraszamy już w przyszłym tygodniu, 12 maja. Przypominamy też o gali finałowej, która odbędzie się 28 maja i będzie transmitowana na naszym kanale na YouTubie Telewizja AM. To już wszystko na dzisiaj. Życzymy powodzenia w dalszych działaniach.